Witajcie w kolejnym filmiku. Jak widzicie przed kamerą klucz udarowy Red ATS-a czy Red ATS-a. Jak zwał, tak zwał, nie wiem, bo oni się połączyli, kiedyś było tylko ATS, a teraz jest dodany ten Red. No ale dobra, dlaczego wiążę w tym filmie? Dlatego, że czytam dużo tych forów i tak dalej, tam ludzie zastanawiają się i nawet na YouTubie często widziałem porównanie młotków, tam trzy młotki z tańszej kategorii, z niższej półki i który jest dobry. I no, a że mam taki młotek, mówię, to nagram filmik i żebyś wasze wątpliwości rozwiać. To właśnie ten młotek bardzo fajnie mi się pracuje tym młotkiem, on bardzo fajnie odkręca te śruby i powiem wam, że jeszcze nie było śruby, która by nie puściła. Mnie się bardzo przydaje przy piastach, jak wiecie, ja dużo przy tych Francuzach robię, 32 nakrętka mamy przy piaście. Nieraz jest tak zardzewiała na półosi, że trzeba młotek i przecinak użyć, dawniej tak robiłem. A teraz jak już jest bardzo zardzewiała, bo to wiecie, nieraz jest z rdzy więcej jak gwintu, to spikuję sobie WD-40, poczekam godzinkę i nakrętka puszcza. I nie zdarzyło się, żeby jeszcze nie puściło. Według parametrów producenta niecałe 150 litrów na minutę bierze powietrza, 1500 Nm maksymalnej mocy, ale ta moc będzie liczona przy odkręcaniu. Przy dokręcaniu tej mocy może nie mieć. Ale powiem wam, dokręcanie też jest niezłe, bo mamy trzy pozycje dokręcania. Tak mamy odkręcanie, tak mamy dokręcanie. Ja zawsze na drugiej pozycji dokręcam śruby. Raz sobie dokręciłem felg, koło chciałem dokręcić na tej pozycji. Też mi felgę wgięło, bo macie takie wypuklenie na feldze. To wgięło mi felgę i przypuszczam dalej tym. No za po prostu zagapiłem się, pociągłem kluczem mocniej. I może bym nie urwał śrubę nawet. No, tak to wygląda, także na dwójce, później sprawdzałem kluczem dynamometrycznym. Tak jak wiecie, przy osobówkach 110 Nm było nawet więcej dociągnięte na dwójce. I co jeszcze mogę o nim powiedzieć? No, fajny chwyt. Przepraszam, przejęzyczyłem się. Fajny chwyt, bo gumowa rękojeść, nie jest zimny. Tak to te inne tańsze motki są metalowe, stalowe, czy tam z aluminium i no jest zimny, jak jest zimno jeszcze, czy coś chwycicie, to może do ręki aż przemarznąć. A tu jest fajne. Ta czerwona obudowa to jest chyba z jakiegoś kompozytu, tak pisało w instrukcji. No i co, do tej pory różów żadnych nie ma, przecieków nie ma. Co mogę jeszcze powiedzieć? Z 50 kompresorem śmiało możecie go łączyć, da sobie radę. Przy kołach na pewno da sobie radę. Z innymi nakrętkami, jak się trzeba dłużej kręcić, może być tak, że nie nadąży pompować 50. Ale do kół tak, polecam. Oczywiście da sobie radę śmiało z kołami. Jak komuś się nie chce kluczem ręcznie machać, to z 50 kompresorem sobie śmiało da radę. Co to jeszcze mogę o nim powiedzieć? Jedynie czego mi brakuje w zestawie, no to żeby przyszedł z jakąś walizką. No walizki nie było, był tylko w pudełku. W pudełku jak zwykle instrukcja obsługi. No akurat Polska. I na olejarz, tylko na olejarz bym wam po dwóch razach użytkowania pękł po prostu i powietrze uciekało. Także ja sobie olej teraz leję tu do wlotu trochę przed użyciem, albo tutaj jest taka gąbka. I on tam się sam oliwi. Tego oleju aż tyle nie potrzebuję do smarowania. Powiem wam, że przez ten olejarz, jak ten, to aż mi gichał tym olejem przez spółzli wszędzie. To znowu było niemiło, bo te ręce wszystko brudne w oleju. To tak ten film nagrałem dlatego, żeby te wasze wątpliwości rozwiać. Do tego klucza, gdybyście chcieli kupić, przykładowo pytacie się, jak on działa, czy za te pieniądze się opłaca. Moje zdanie jest takie, opłaca się. Bo on już na siebie zarobił u mnie ze dwa, trzy, trzykrotnie nawet na siebie zarobił. Także myślę, że wąż, tak jak nie wiem, czy wcześniej mówiłem, bo już teraz zapomniałem, co mówiłem, ale tylko wąż musi być przekrój 12, 10 mm to jest minimum. Że przekrój węża w środku do tego klucza, bo musi mieć pojemność powietrza. Bo 8 mm, jak to macie te spirale czy coś, to może nie dać rady. Może nie gwarantuję, że nie dać, bo po prostu ja nie mam takiego węża i nie wiem, jak pójdzie na 8 mm. Ja mam wąż 12 mm w środku i daje śmiało, i radę daje śmiało. Także no, to jakbyście mieli wątpliwości, to już teraz wiecie, rozwiane. Macie jakieś pytania czy coś, to piszcie, odpowiem. A staram się zawsze szybko odpowiadać. Także dobra, to trzymajcie się do następnego filmiku. Hej.